Hej, to znowu ja, witajcie po dłuższej przerwie. No dzisiaj zajmiemy się tematem tak naprawdę, który jest inspirowany tym, o czym pisaliście na grupie, że chcielibyście, żebym zrobił filmik o parkowaniu tyłem. Chodzi o prostopadłe tyłem, rozumiem, parkowanie, bo równoległym już jest. Oczywiście jest to parkowanie, którego na egzaminie nie ma. Natomiast powiem Wam szczerze, jak się nauczycie tak parkować już później, to będziecie chcieli tego tak parkować, bo jest ono najprostsze. Po prostu macie lusterka, wszystko widzicie, no ale po kolei przelećmy sobie ten temat, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Startujemy. Zacznijmy może od tego, żebyście się znowu nie czepiali, bo niektórzy piszą komentarze, że jeżdżę bez pasów, może tak wygląda, ale chyba jest zapięty. Wracając do parkowania prostopadłego tyłem, pamiętajcie, że tak naprawdę opieramy się tutaj na lusterkach, czyli obserwujemy po prostu odległości między naszym samochodem, którego kawałeczek widzimy w lusterku, a samochodem, za którym chcemy zaparkować. No i przede wszystkim musimy po prostu sterować tak, w taki sposób kierownicą, żeby był jakiś odstęp między naszym a tamtym, nie za duży, nie za mały, no coś w stylu tego, jak robicie rękaw tak naprawdę. Przecież, niektórzy, wiadomo, byli uczeni na obrót przy drugiej tyczce. No i potem macie problem z innymi rzeczami, niestety. Natomiast jeżeli byliście uczeni na obserwację, tak, czy tam przy tyczkach jedziecie, żeby być blisko, czy przy linii, to tak samo po prostu przy tym parkowaniu nie powinno to stanowić dla Was już raz problemu, bo macie wyrobiony taki zmysł jakby reagowania kierownicą na zmieniające się odległości między Waszym pojazdem a jakimś elementem, którym w tym przypadku jest pojazd, za którym chcecie zaparkować. Także po kolei teraz staniemy sobie gdzieś zaraz w jakimś miejscu i po prostu spróbujemy na przykładach pokazać to, jak się ustawić, kiedy kręcić, jak mocno kręcić, kiedy w którą stronę ruszać kierownicą, tak żebyście mniej więcej zrozumieli, o co chodzi. Potem popróbujecie sobie sami i myślę, że będzie Wam to wychodziło. W gruncie rzeczy to parkowanie jest po prostu proste. Spójrzmy, zaparkujemy sobie między tymi dwoma samochodami, które tutaj widzimy, czarnym i srebrnym, więc musimy najpierw się ustawić prawidłowo. Czyli podjeżdżamy w taki sposób, żeby nasz tył samochodu na pewno minął już samochód, za którym chcemy zaparkować, tak? I wtedy się po prostu zatrzymujemy, najlepiej już prawy kierunek oczywiście mieć włączony. I teraz bardzo ważna rzecz jest tak, kiedy kręcić kierownicą. A jeszcze istotna kolejna rzecz, nie być za blisko tych samochodów, tylko jednak być tak z te 1,5 metra od nich oddalony, tak, na jezdni. I teraz musimy spojrzeć sobie w prawy róg szyby tylnej, tak, czy z boku tylnej, prawy róg, taki trójkącik tam na ogół jest, szyba taka w trójkącik, prawda? No i jeżeli w tym trójkąciku zobaczymy już reflektor prawy samochodu, za którym chcemy zaparkować, czyli koniec samochodu, za którym chcemy zaparkować, tą prawą część, koła skręcimy od razu na maksa i tak naprawdę powinno wyjść to całkiem nieźle. I oczywiście musimy obserwować teraz prawe lusterko, czy nie zahaczymy tego samochodu, jaka jest odległość, lewe lusterko, czy po lewej wszystko jest dobrze, czy nic nie zahaczymy. No i tak naprawdę można powiedzieć, że czekamy teraz na moment, w którym będziemy równo ustawieni i możemy patrzeć albo w lusterka względem pojazdów obok nas, czy stoimy już prosto, albo względem czegoś, co jest przed nami, na przykład kostka brukowa na ziemi, widzimy, no jesteśmy równo ustawieni, czyli w tym momencie odkręcamy kierownicę na prosto i wsuwamy się dalej. Wystarczy na ogół tak, żeby nasze lusterka były przy lusterku samochodu obok nas i wjechaliśmy na głębokość do tyłu już prawidłowo, ale oczywiście możemy też się toczyć, aż dotkniemy tylnymi kołami po prostu krawężnika, poczujemy opór, czyli jesteśmy w samym krawężniku, parkowanie zakończone. Oczywiście w niektórych sytuacjach będzie wymagana korekta, bo jeżeli na przykład mamy jakąś ograniczoną widoczność albo stoimy za blisko prawej strony, no to wtedy tak łatwo nie wjedziemy między dwa samochody, więc gdybyśmy na przykład jechali na tyle, no trochę za daleko do lewej strony i byśmy w lewym lusterku zauważyli, no, że trochę za bardzo na samochód jedziemy i prawdopodobnie go zahaczymy, boimy się tego, to po prostu stojąc po ukosie, rzucamy sobie jedyneczkę, kręcimy w lewo, wyrównujemy samochód, wtedy się kręcąc do przodu, jadąc w lewo, oddalamy od lewego samochodu przecież, to co widać w lewym lusterku znowu, wyjeżdżamy aż będzie równo, prostujemy koła i na prostych się wsuwamy między te dwa samochody, jeszcze ewentualnie korygując troszeczkę tor jazdy. Czyli tak naprawdę korekta też nie jest jakaś trudna. Po prostu wjeżdżamy, stajemy trochę po ukosie, bo byśmy zahaczyli samochód po lewej, więc prostujemy koła, stajemy do przodu, wyrównując go w lewo i wycofujemy na prost. Także naprawdę
lusterka dają Wam dobrą widoczność na elementy obok Was. Widzicie swoje boki samochodu oraz samochody obok, których chcecie zaparkować. Czyli jakby tutaj no, ciężko byłoby zahaczyć kogoś. Zupełnie inaczej jest, kiedy parkujecie przodem, bo z przodu no, maski nie widzicie dokładnie tego rogu, którym możecie zahaczyć samochód wjeżdżając. To już jest kwestia wyczucia. Natomiast tutaj po prostu obserwacja. Widzimy jak na dłoni, tak? Jeden samochód, drugi jadą obok siebie, jest przerwa między nimi, jest dobrze. Przerwy, nie ma przerwy, jesteście za blisko, możecie uderzyć. Więc tak naprawdę no, trzeba skupić się na kilku po prostu tylko rzeczach, żeby to Wam wychodziło. Czyli podsumowując, przede wszystkim jak chcecie zaparkować, no to już podjeżdżając włączcie prawy kierunkowskaz, żeby ludzie za Wami wiedzieli w ogóle, co Wy chcecie zrobić, bo Wy się prawdopodobnie zatrzymacie im przecież na jezdni i będziecie cofać. Więc żeby ktoś Wam nie podjechał z tyłu pod sam zderzak. I najlepiej samochód już tak lekko wykrzywiać w lewą stronę z prawym kierunkiem, to wtedy oni też od razu kumają, żeby ustawiać się do parkowania po prostu tyłem w prawo. Druga rzecz, nie bądźcie za blisko samochodu, samochodów tych po prawej stronie, które są od Was, za które chcecie wjechać. Tylko trzymajcie troszeczkę dystansu, już tak jakby zatrzymując się na jezdni. No to jak mówiłem, te około 1,5 metra dobrze by było, wtedy będzie o wiele łatwiej zaparkować. Tak bym właśnie robił. No i potem oczywiście ta obserwacja, tak, tego narożnika prawego, sam koniec szyby bocznej, tak, tej z tyłu. Jeżeli tam zauważycie już końcówkę, ale prawie stojąc w miejscu, wy nie możecie jechać szybko. Jeżeli tam zauważycie tą końcówkę już samochodu, za który chcecie wjechać, no to od razu, momentalnie, koła na maksa. Wtedy po prostu powinniście idealnie wjechać w to miejsce, a jeżeli zobaczycie, że wjeżdżacie trochę za daleko, jeszcze za szeroko, że do lewej Was za bardzo zrzuca, no to jak pokazywałem wcześniej, tą małą korektę robicie, wyprostowujecie się przodem w lewo, tak dojeżdżacie i na prostych kołach wsuwacie się, obserwując cały czas boczne lusterka, bo tam widzicie te poszczególne kąty, tak, jak macie po prostu ustawiać samochód, czyli wiadomo, staracie się po prostu wyrównać go względem samochodów i wtedy szybko odkręcić koła i na prostych się wsuwać do końca. Łatwe, proste i przyjemne. Jak już zdacie egzamin na prawo jazdy, to no, zobaczycie, że większość ludzi właśnie tak parkuje, bo to jest po prostu łatwe parkowanie. Tylko kwestia tego obycia się z lusterkami, z obserwacją. Poćwiczycie sobie kilka razy. Przecież to nie jest trudne. Tylko mówię, pojedźcie sobie w jakieś miejsce, na jakiś parking pod marketem, gdzieś na koniec parkingu, gdzie po prostu jest mało samochodów. Wybierzcie sobie jeden samochód, za którym chcecie parkować, ćwiczcie, potem w trudniejszych miejscach między dwoma i tak naprawdę, powiem Wam szczerze, na pewno polubicie to parkowanie, bo ono jest, jak już mówiłem, łatwe, proste i przyjemne. Powodzenia życzę Wam wszystkim na egzaminach, po egzaminie również. Szerokości, trzymajcie się. Koła skręcimy od razu na maksa i tak naprawdę powinno wyjść to całkiem nieźle. Natomiast akurat tym razem nie wyszło.